Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym 13 odcinku z serii Wiedźmin 2 Zabójcy Królów na moim kanale. Jak wiemy, w dzisiejszym odcinku pójdziemy tutaj do jaskiń pod Flotsam. To jest... Czyli muszę wyjść tędy, tutaj gdzieś przy tych dokach, którędy już szedłem. No dobra, sprawdźmy jeszcze tylko w inwentorii, jak my tam stoimy z naszymi eliksirami. O, kiepsko stoimy. Powiem szczerze, no nie stoimy w ogóle. Dobra, przepisy. Albo nie, zrobimy to inaczej. Tak. Alchemia. Jaskółka. O! Super, a kot? O, tęgoskór i tojad jest potrzebny do kota. Dobra, zrobimy sobie też. Czy jest jeszcze jakaś fajna recepturka? Gawron. Why not? A, chwila, co to jest? Aha, ślina Endriagi. Okej. Okay. 5 sobie tego zrobimy. Why not? Smoczy sen. Nie, wilga. O, wilga będzie dobra, ale co? Czyli szukamy też dzisiaj przestępu. No dobra. Szukamy przestępu, twardoskóra. No, ładne porządki tu panują. Krasnolud Kowal odbiera chleb uczciwym rzemieślnikom, elfy szwendają. Widać, że we Flotsam też tak średnio lubią mnie ludzi. Flotsam ma wojsko, nie potrzebuje Wiedźmina. No, na pewno. Bukiego grzyba my to nosimy, szefie, skoro port jest zablokowany. Żeby nie odwyknąć. To... Noś, noś. Wiedźmin zabije potwory, a my będziemy gotowi i wnet odpłyniemy. Fajne podejście, żeby nie odwyknąć. A, to tutaj... A, to są te typy chyba, co ja ich tu... Będziemy tu czekać. Tylko się pośpiesz. Ha, dobra. Myślę, że ten krąg siły nie bez powodu tutaj był. Wypijemy sobie. Kurczę, słońce tak mi się opiera o okno, że mało co widzę. Mam nadzieję, że w tej jaskini nie będzie bardzo ciemno. Najwyżej wezmę kota jeszcze, wypiję. Dobra. Idziemy. Coraz więcej krwi. Pewnie zaraz ukaże się, do kogo należała. Dobra, no kto wizja nasza działa? O kurwa, ależ tam jest nekerów. Cholerne potwory. Wow!
Do tyłu, Geralt. Będziemy je kajtować tutaj po kilka. Grupkami będziemy je wyrzynać. Idę, dobra. No chodź tu, paskudo, chodź, chodź. Ej, ale max 2, nie 4. Animacje są po prostu zajebiste. Jeszcze jeden neker, tak? Więcej was matka nie miała? Dobra. O, jeszcze jeden. Trochę poczułem się, jakbym w filmie oglądał drugi raz to samo ujęcie. Dobra, na razie... Dobra, muzyka się uspokoiła, więc... Nekerów nie ma. O, runa żółtego meteorytu. Fajnie. To chyba dobry trop. To było dobre. Najpierw pozbierał wszystko, tak, z tego trupa, a potem uznał, że no to chyba trop jest dobry. To było naprawdę fajne. Spoko, Geralt, spoko. O, przestęp, tego szukamy też. Kurczę, duża ta jaskinia. Tam nie podejdę, dobra. Czyli chwila. Tu byłem. No co? I co, paskudo, teraz ty nie podejdziesz ani ja? Tam nic nie ma, widzę. Tylko pozbieramy te ciała. Fajnie, że tutaj są one o wiele lepiej zrobione niż w jedynce, że tutaj te ciała przynajmniej widać w jakiejś
sposób. Chwila. Chowamy miecz, idziemy teraz do inwentorii. Chwila. Bo ja tu zbierałem... Powiesimy sobie. Bo ja tu widziałem, że ja tu zebrałem jakąś książkę. Ale ja jej nie widzę. To nie jest dobry znak. Tak samo jak złym znakiem jest fakt, że kończy mi się jaskółka. I kończy mi się kot, więc... Kurde, czy jeszcze jeden mi tylko został? Kiepsko, kiepsko. Go naprodukować w tym momencie tak średnio. A nie ukrywam, że jest to dosyć przydatna recepturka. Necker, necker! Wow! Poleciał jak czasami przeciwnicy w pęki leżą. Dużo tych nekerów tu. A my nie mamy za dużo czasu, bo kot trwa tylko 5 minut. Lol, zawiesił się. Tam chyba powinienem iść, więc... To za chwilę. Tędy będę mógł pewnie szybciej wyjść. Dobra, tutaj nic nie ma, więc idziemy dalej. Geralt? Aha, tutaj. Jak widzimy, ciągle są ślady krwi, więc idziemy... Oj. Strzały, wiewiórek. Wszystko jasne. Wow, 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 spajki FPS-a. Wszystko nie jest jasne. Na pewno Windows zaczął ciągnąć aktualizację. Jestem tego pewien. Jestem tego kurwa pewien, bo on zawsze ciągnie tą jebaną aktualizację, kiedy ja coś nagrywam. Kurwa. Jak ja tego nienawidzę, gdy Windows mi to robi. Ja pierdolę. Oczywiście na tej jebanej dziesiątce nie da się wyłączyć aktualizacji, żeby... Ach, kurwa, sprzęt microshitu. Dobra, już się chyba ogarnęło. Ej! Drzwi zamknięte.
O. A to ciekawostka. Ciekawe, pod czyim domem jest klapa tu? Ej, czyli jeżeli jest klapa, to znaczy, że ktoś tutaj coś z wiewiórkami we Flotsam kombinuje. Znowu krew. Chyba widzę Neckera jeszcze. O! O! 5 Neckerów. No nie, dobra. Mierzmy siły na zamiary. Nie będziemy się tłuc z 5 Neckerami naraz. Będę musiał. Cholera. A mi się skończyła jaskółka i zaraz skończy mi się kot, więc... Jeszcze raz jaskółeczka. Wypij. Fajnie, że w czasie animacji leci mi czas kota, który zostało mi pół minuty, tak? Zajebiście po prostu. A Neckerów widzę przybywa, więc spieprzamy, spieprzaj, spieprzaj, Geralt. Uciekamy, Geralt, uciekamy, odwrót, odwrót. Nie może wskoczyć? Będąc w, walcząc, Geralt nie może wskoczyć? Co za szajs! Dobra, nic tam nie było ciekawego. I coś tam znalazł? Dwóch żołnierzy. Co z nimi? Jak powiem, że zabiły ich potwory... Ale z drugiej strony, ona mieszka w tym mieście, a tam jest jakaś klapa. Czyli może ona też z nimi współpracuje. Zginęli od strzał. Nic o tym nie wiem! Co o tym myślisz, Wiedźminie? Dwóch żołdaków wybrało się do jaskini. Pewnie chcieli przepłoszyć straszydła. Może ktoś ich do tego namówił. Nie wiem, ile potworów zabili, ale wiem, kto ich zabił. Skojatel. Bzdura! Z tego co wiem, Neckery nie potrafią strzelać z łuków. No chłopy! Na drzewo z nią! Nie! Powiem wszystko, tylko mnie nie zabijajcie, błagam! Mów. Sami musicie to zobaczyć, inaczej nie zrozumiecie. Co mać twoja gamratka zobaczyć? Kłamie ta suka! Przekonamy się. Prowadź. Chodźcie, chodźcie, chłopaki. Gdzie ona nas prowadzi? Do tego krabopająka? Thank you.
wygrane wiewiórki. Dzięki za pomoc, Wiedźminie. Oto nagroda. A ty, Elfia Szmato, idziesz z nami. Nie trzeba było odchodzić od Dymitra, głupia dziwko. I tak wszyscy zdechniecie! Bądźcie przeklęci, Dłan! A drzewo z nią. Nie można wierzyć elfom. Pozbieramy, co zostało. Wow! Jakiego grzyba my to nosimy, szefie, skoro port jest... Flot! Co mnie tyka? Jest coś ciekawego? Już my znamy takich jak ty! Zjadłbym pączka. Co tam? Dzień dobry. Do widzenia. Pst, Białowłosy, mam dla ciebie propozycję. Witaj, Białowłosy. Poszukuję pewnej receptury, a ty mógłbyś mi pomóc. Nie jestem zielarzem. Wiem, kim jesteś. Powiem krótko. Jestem w stanie sporo zapłacić. Brzmi nieźle. Co mam zrobić? Recepturę ma pewien sklepikarz. To dlaczego sam do niego nie pójdziesz? Handluje kadzidłami. Jedno z nich cieszy się wielkim wzięciem. Uważam, że to, co sprzedaje, jest szkodliwe, a receptury potrzebuje, żeby tego dowieść. Ten łajdak wie o tym i bardzo jej pilnuje. Jako wiedźmin znasz różne sposoby. Zobaczę, co da się zrobić. O, super! Idziemy jeszcze w kwestii kadzidełek coś ogarnąć. Nurtuje mnie pewne pytanie. Fal, co taki wiedźmin macie go zabrać? Wiedźmin? Zgadza się. To musisz coś zrobić z tym łajdackim procederem. Zwyrodnialec ze sklepu bezkarnie sprzedaje truciznę. Myślałem, że to kadzidła. Kadzidła to tylko przykrywka. Ludzie uzależniają się od tego. Tracą zmysły, jak po fistechu. Musisz koniecznie doprowadzić do zamknięcia tego sklepu. Jeżeli go zamkniesz, mieszkańcy Flotsam dobrze ci zapłacą. Porozmawiam z handlarzem. Wiem, co z ciebie za ziółko. Witam w moim skromnym sklepie. Czym handlujesz? Głównie kadzidłami wszelakiego rodzaju. Do medytacji... Dobra, to już słyszeliśmy. Oczywiście najpierw wykupimy wszystko, co nam się przyda.
Dobra, wychodzimy. Potrzebuję receptury na jedno z twoich kadzideł. Mam ich tutaj ponad 200. Chodzi mi o to, które sprzedaje się najlepiej. Mogę nieźle zarobić za recepturę twojego kadzidła. Podobno jest szkodliwe. Nie może być! Jak dotąd żaden klient nie narzekał. Ale receptury nie zdradzę nikomu. Możemy zrobić tak. Dam ci recepturę bardzo podobnego zapachu. Ty dostaniesz nagrodę, a ja zachowam swój sekret. Policzę teraz do 5. Jeśli w tym czasie nie dostanę prawdziwej receptury, przywitasz się z jednym z moich przyjaciół na plecach. 1, 2. Chwila. Może się jednak dogadamy. 3. Dobrze, poczekaj. Już ci daję. Masz. Zadowolony? Super. Podobno jedno z twoich kadzideł to silny narkotyk. Narkotyk? U mnie? Większej bzdury nie słyszałem. Pewna dama mówiła, że działa zupełnie jak fistech. Może dla tej damy wszystko działa zupełnie jak fistech. W takim razie skąd ta nagła popularność kadzidła? Ma piękny zapach? A żebyś wiedział, pracowałem nad nim bardzo długo, a składniki kosztowały mnie fortunę. Stąd ten efekt. Jutro wpadnę z Loredo. Dobrze, już dobrze. Zamknę sklep, tylko błagam. Nic mu nie mów. No proszę. Flot sam ma wojsko, nie potrzebuje Wiedźmina. Zamknięte. Ciekawe dlaczego. Widzę, że ci się udało. Dzięki w imieniu całego Flotsam. Oto twoja nagroda. Tak? Gdzie ta nagroda? Suszy mnie psia krew, ba. Może kto kopsnie Orena? Jak poszło? Zdobyłeś recepturę? Jasne. Pokaż. Oto twoja receptura. Doskonale. Zanim dostaniesz pieniądze, muszę sprawdzić w laboratorium, czy jest prawdziwa. Wybacz, ale jestem ostrożnym człowiekiem. Ja też. Oddawaj recepturę. Dobrze. Pójdziemy więc razem. Będę czekał na ciebie przy bramie wejściowej od strony rynku. To chodźmy. On się tam chyba kurwa magicznie teleportował. Prawdę mówili, oczy jak u kota. Ani dziękuję, ani smacznego. Brama wyjściowa od strony rynku. No to jest ta brama, tak? No dobra. Ale tym zajmiemy się w kolejnym odcinku, ponieważ ten jest już wystarczająco długi, tak więc jeśli wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Pamiętajcie o poleceniu kanału znajomym, ponieważ myślę, że znajdą oni tutaj coś dla siebie. A ja zapraszam was już wkrótce na kolejne odcinki z Wiedźmina 2, gdzie wykonamy sobie tego questa oraz poczekamy do wieczora i pójdziemy też do Loredo, do tej jego tam Meliny, do tej jego, do jego bazy, żeby po prostu popchnąć trochę do przodu też wątek główny, ponieważ pamiętajmy, że ja na razie cały czas robiłem questy poboczne od czasu spotkania z Loredo pod szubienicą, z której to ściągnęliśmy Jaskra i Zoltana. Ale to dopiero w kolejnych odcinkach. Dzięki, że oglądaliście. No i na razie.